Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Tomasz Stawiszyński, Ucieczka od Bezradności. Czyta autor. Pamięci Konrada Magrzyka i Huberta Panowskiego, moich przyjaciół. Odwrócenie się od faktycznego przeżycia uniemożliwia jego zrozumienie. James Hillman. Podziękowania. Dziękuję wszystkim, bez których tej książki by nie było. Bognie Rosińskiej z wydawnictwa Znak Literanowa, za niezłomną wiarę, wyrozumiałość dla wszystkich opóźnień i perturbacji, a było ich trochę, oraz nieustające wsparcie. Mojej żonie Cwecie Dimitrowej, za to, że jest ze mną i przy mnie niezależnie od wszystkiego. I za niekończące się dyskusje, nieraz przyznajmy dość gorące na tematy, o których tu piszę. Pawłowi Boguszewskiemu, Darkowi Misunie i Piotrowi Piotrowskiemu, za przyjaźń i mnóstwo przegadanych godzin. Dominice Kardaś, redaktorce tej książki, za wnikliwą lekturę i mnóstwo cennych uwag, zwłaszcza krytycznych. Enrique Bunburemu, za to, że od prawie 30 lat. Jego muzyka mi towarzyszy i prowadzi mnie także przez te momenty, o których mowa w ostatnich akapitach niniejszej książki: Bertiemu za nieskrępowaną radość istnienia i międzygatunkową przyjaźń. Wstęp. Od wielu lat jednym z największych intelektualnych odkryć. Pozostaje dla mnie zdanie, które kiedyś już nie pamiętam gdzie dokładnie przeczytałem u Karla Gustawa Junga. Brzmiało ono mniej więcej tak: Za każdym idzie jego cień, a im mniej jest on zespolony ze świadomością, tym jest ciemniejszy i większy. To zdanie w sposób lapidarny i obrazowy wyrażające podstawowe rozpoznanie psychoanalizy mówi w gruncie rzeczy coś oczywistego: nasze ja to nie wszystko. Jest jeszcze cały wielki obszar nieświadomości, która działa na nas tym mocniej, i mniej zdajemy sobie sprawę z jej istnienia. A jednak, właśnie o tej pozornej oczywistości wciąż zdajemy się zapominać. Co skądinąd doskonale potwierdza trafność tej intuicji. Istotnym czynnikiem wzmacniającym tę naszą skłonność do zapominania bywa kultura. System symboli, znaczeń i instytucji, które kształtują sposób postrzegania siebie i świata, sposób przeżywania, myślenia i odczuwania. Kultura bowiem sprzyja albo nie sprzyja pewnego rodzaju doświadczeniom promuje albo tłumi określone przekonania, wartości czy przeżycia stwarza przestrzeń, w której można mierzyć się z rozmaitymi aspektami życia i umierania albo tę przestrzeń odbiera. Moim zdaniem współczesna kultura zachodnia ma na sumieniu wiele przemilczeń, wyparć i negacji. W tej książce przyglądam się nieodłącznym składowym ludzkiej egzystencji, od których systematycznie kultura ta odwraca wzrok, o których woli nie wiedzieć albo które w momencie, kiedy ich istnienia nie da się już ukryć bo przecież niczego, co jest nieodłączną składową ludzkiej egzystencji, nie da się na dłuższą metę ukryć. Stara się za wszelką cenę zdeprecjonować albo zamienić w patologię wymagającą takiej czy innej farmakologicznej albo terapeutycznej interwencji. Klasycznym przykładem współczesnego wypartego jest oczywiście śmierć. O tym, że stała się ona we współczesnej kulturze tym, czym był seks w epoce wiktoriańskiej wielkim tabu pisał już w latach 50. ubiegłego wieku amerykański antropolog Jeffrey Gorer. Częsty gość na kartach tej książki. Współcześnie jednak, traktuję o tym pierwszy rozdział, ta książka bowiem, parafrazując Hitchcocka, zaczyna się od śmierci, a potem napięcie już tylko rośnie. Negacja śmierci przebiega wedle schematu zupełnie innego niż pół wieku temu. Niegdyś po prostu o niej milczano i skrywano ją za szpitalnymi parawanami. Dzisiaj w pozornym geście ponownego zaproszenia na salony. Usiłuje się z niej zrobić kolejną fantastyczną szansę na osobisty rozwój, wzmocnienie i ubogacenie życia tu i teraz. Ponieważ współczesny człowiek nie umiera, a jeśli już umiera, jest to dla niej doświadczenie ekscytujące i rozwojowe, nie zaś przerażające i nieodwracalne. Kultura nie przewiduje także zbyt wiele miejsca na doświadczenie żałoby. No, chyba że, jak stanowi opublikowana w 2013 roku piąta edycja klasyfikacji DSM, przygotowana przez amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, trwa ono nie dłużej niż dwa tygodnie. Po upływie dwóch tygodni, żałobę, czy raczej towarzyszące temu procesowi dyskomfort i trudności, można już bowiem uznać za jednostkę chorobową. O żałobie właśnie traktuje rozdział drugi. Brak miejsca na przeżywanie żałoby wiąże się ze zjawiskiem o szerszym zasięgu, a mianowicie z deprecjonowaniem i patologizowaniem smutku. To uczucie, jak staram się pokazać w rozdziale trzecim, jest dla współczesnego kapitalizmu bez mała tym, czym acedia, specyficzna mieszanka smutku i nudy, była dla teologów katolickich w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, grzechem ciężkim. Acedia neguje bowiem wspaniałość świata stworzonego przez bóstwo, podobnie jak smutek neguje dziś wspaniałość późnego kapitalizmu. Pod znakiem zapytania stawia sensowność wszelkich naszych zaangażowań i inwestycji, czyni nas bezproduktywnymi, a to w świecie zdominowanym przez rynek jest bodaj największą możliwą zbrodnią. Nad tym rynkiem unosi się widmo widmo kowala własnego losu. Słyszymy zewsząd, że wszystko jest w naszych rękach i wyłącznie od nas zależy. Zarówno sukces, jak i porażka, a ostatnio także los planety. Trudno się dziwić, że doświadczamy przeciążenia skrajnym indywidualizmem i poszukujemy jakichś alternatywnych narracji, opowieści, które uwolniłyby nas od tego nieznośnego ciężaru. Jedną z takich opowieści, a zarazem jednym z powracających triumfalnie po latach mitów. Jest astrologia. Starożytna sztuka czytania z gwiazd, która jednostkowe życie i kosmos widzi jako integralną, przenikającą się, dynamiczną całość. Czwarty rozdział jest właśnie próbą opisania przyczyn, dla których coraz liczniejsze rzesze ludzi szukają dziś ukojenia w astrologii, a więc w micie. We współczesnym świecie czujemy się samotni i niezrozumiani. Tracimy poczucie kontroli nad własnym życiem. Nie rozumiemy ani siebie, ani świata dookoła. Media społecznościowe parcelują rzeczywistość na drobne kawałki, czy raczej drobne bańki, żerując w ten sposób na naszej potrzebie wspólnoty i bliskości i podsuwają kolejne narracje, za których sprawą chaos staje się kosmosem, a przypadek i bezwład zostają wprzęgnięte w doskonale naoliwioną logiczną maszynę pojęciową. Rozdział piąty opowiada o rosnącej popularności teorii spiskowych, nowych, wielkich narracji, przepastnych światopoglądów, dzięki którym na nowo czujemy się częścią większej całości. Uzyskiwane takimi metodami poczucie wspólnoty ma jednak, jak wskazują w rozdziale szóstym, wysoką cenę jest kruche, trzyma się na glinianych nogach, łatwo je rozproszyć. Istnieje ryzyko, że się ulotni, kiedy tylko dopuścimy do siebie jakąś inną perspektywę, inny punkt widzenia, inne argumenty. Stąd właśnie z taką intensywnością kultywujemy dziś przekonanie, że tylko my oraz ci, którzy myślą to samo i tak samo, jesteśmy dobrzy i uczciwi, a wszyscy, którzy nie podzielają naszych przekonań, są źli i zdeprawowani. My jesteśmy urodzonymi aniołami. A tamci to urodzeni mordercy. Tymczasem, skłonność do przemocy, pisał o tym m.in. francuski antropolog René Girard, jest powszechna, a strony konfliktu z czasem nieuchronnie się do siebie upodabniają. O tym właśnie nie chcemy wiedzieć, że jesteśmy do naszych wrogów podobni. W tym wszystkim w niezgodzie na śmierć, żałobę i smutek, w pragnieniu wspólnoty, ślepocie na własną przemoc. I potrzebie mitu, który nada naszemu doświadczeniu jakiś sens, odzywa się jednak coś jeszcze bardziej pierwotnego, fundamentalnego, a mianowicie lęk przed bezradnością, ucieczka przed bezradnością, przed tym, że przemijamy, starzejemy się, umieramy, że nie potrafimy uratować tych, których kochamy, że nieustannie tracimy to, co pragnęlibyśmy na zawsze zachować. O bezradności wobec bezradności, a także o różnych fantazjach jej przezwyciężenia, między innymi modnym dziś transhumanizmie, opowiada rozdział siódmy i ostatni, a tak naprawdę opowiada o niej cała książka. Rozdział pierwszy. Bezradność wobec śmierci. Jeśli w ogóle cokolwiek idealnie spełnia definicję wajralu, Informacji, która w piorunującym tempie, a często także z zupełnie niewiadomych powodów, rozprzestrzenia się w internecie, jest to z pewnością ten niewielki, ale niesłychanie wprost nośny wpis. Skąd się wziął? Jak to często bywa w podobnych sytuacjach, właściwie z przypadku? Jego autorka Bronnie Ware, australijska pielęgniarka, która przez wiele lat pracowała w hospicjach. Postanowiła któregoś dnia ująć w skondensowanej formie sumę wszystkich mądrości, jakie przekazywali jej umierający. Obcując z setkami terminalnie chorych, dostrzegła w pewnej chwili, że ich myśli, fantazje i emocje układają się w kilka zasadniczych wzorców, czy raczej krążą wokół zaskakująco podobnych wątków i tematów. A może jeszcze inaczej. Wyrażają smutek i żal z tych samych powodów i za pomocą niemal identycznych słów oraz związków składniowych. W 2009 roku Ware zasiadła do komputera, spisała je wszystkie po kolei, a następnie umieściła na blogu, który bez jakichś specjalnych sukcesów prowadziła już od dłuższego czasu. Nie spodziewała się oczywiście bo któż by się spodziewał że odzew będzie aż tak potężny. Tymczasem dobra nowina momentalnie rozniosła się po najodleglejszych zakątkach wirtualnej rzeczywistości. Pojawiły się setki tysięcy udostępnień, komentarzy, emotikonów i rekomendacji, entuzjastyczne omówienia i dyskusje ciągnące się kilometrami komentarzy. W jednej chwili, z postaci zupełnie anonimowej, Broni Ware zamieniła się w internetową, a potem także telewizyjną celebrytkę. Zewsząd zaczęły się pojawiać oferty wystąpień, warsztatów i pogadanek. Wywiady i teksty, w których dzieliła się swoją życiową filozofią, cieszyły się ogromnym wprost powodzeniem. Trzy lata później Ware opublikowała książkę czego najbardziej żałują umierający, która momentalnie stała się bestsellerem i została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, w tym także na polski. Stanowi ona rozwinięcie głównych tez legendarnego wpisu, ale poza licznymi anegdotami i scenkami rodzajowymi nie wnosi do nic nowego. Głównych żalów jest w książce pięć, tych samych co we wpisie. Czego więc najczęściej żałują umierający i czego z najwyższym prawdopodobieństwem Prędzej czy później żałować będziecie także wy, czytelniku i czytelniczko, nad którymi, podobnie jak nad piszącym te słowa, wisi przecież perspektywa nieodwołalnego końca. Po pierwsze, więc żałować będziemy, że nie mieliśmy odwagi żyć tak, jak chcieliśmy, a nie tak, jak tego od nas oczekiwali inni. Po drugie, że za dużo pracowaliśmy. Po trzecie, że baliśmy się okazywać uczucia. Po czwarte, że traciliśmy czasami bezpowrotnie kontakty z przyjaciółmi. I po piąte, że sami sobie nie pozwoliliśmy być szczęśliwi. Oto właśnie pięć grzechów głównych, za które czeka nas sroga kara, zgon w poczuciu niespełnienia, żalu i frustracji. Pięć zaniechań, które nasze życie uczynią nieautentycznym i ubogim, jego koniec natomiast ze wszechmiar godnym ubolewania. Czy jednak jesteśmy bezwarunkowo skazani na ten mizerny los? Czy nie ma ratunku? Czy śmierć, która nieuchronnie nas spotka, ze stuprocentową pewnością przyjdzie w towarzystwie dojmującej świadomości życia przeżytego źle i niewystarczająco? Otóż nie, skąd? Nic podobnego. Dobra nowina jest wszak taka, że przynajmniej dopóki żyjemy możemy dokonać odpowiednich reparacji i zabezpieczeń. Odkąd bowiem poznaliśmy już tę naukę, tę prawdę, tę radosną Ewangelię w pięciu odsłonach, w zasięgu naszych rąk znalazł się komplet narzędzi niezbędnych do tego, żeby nasze życie stało się szczęśliwe, śmierć natomiast przemieniła się w jego nieledwie ekstatyczne zwieńczenie. Jak tego dokonać? Nic prostszego. W największym skrócie – Wystarczy żyć tak, jak chcemy, a nie tak, jak tego od nas oczekują inni. Nie pracować za dużo, tylko w sam raz. Zawsze okazywać uczucia. Podtrzymywać kontakty z przyjaciółmi. No i oczywiście last but not least, pozwolić sobie na bycie szczęśliwym bądź szczęśliwą. Wszystko jest w Twoich rękach, uśmiecha się z okładki broni Ware. Jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, Albo prześladuje cię uporczywy niepokój, ponieważ z różnych powodów nie będziesz umiał osiągnąć postulowanej biegłości w sztuce szczęśliwego życia i umierania, zaleca ci się skorzystać z bogatej oferty, jaką autorka, czego najbardziej żałują umierający, przygotowała specjalnie dla ciebie. Abstrahując od lektury samej książki, co jest sprawą naturalną i oczywistą, możesz się wybrać na prelekcję albo wziąć udział w specjalnych warsztatach. Na których uzupełnisz arsenał swoich technik egzystencjalnych wszelkimi brakującymi elementami. Chcesz żałować czy się cieszyć? To pytanie wita każdego, kto odwiedza stronę internetową BroniWare. Odpowiedź jest oczywista. Wskakuj więc, na co czekasz? Ostatecznie rękojmią skuteczności proponowanych przez autorkę programów jest, jak przekonuje nas zdanie następne. Ponad milion odmienionych żyć. Żyć, które z pełną odpowiedzialnością można określić hasłem pojawiającym się niemal we wszystkich poradnikowo-coachingowo-warsztatowych przedsięwzięciach charyzmatycznej kanadyjki. Żyć wolnych od żalu. Inna niezwykle popularna książka, a mianowicie The Five Invitations, pięć zaproszeń, Franka Ostasowskiego. Również wylicza dokładnie pięć fundamentalnych prawd, których, jak głosi podtytuł, śmierć może nauczyć nas o życiu pełnią życia. Ostaseski to nauczyciel buddyzmu z wieloletnim stażem i postać pod wieloma względami niezwykła. Założyciel, jeszcze w latach 70., pierwszego w Stanach Zjednoczonych buddyjskiego hospicjum Zen Hospice Project. Działającego w ramach największej na zachodnim wybrzeżu amerykańskiej organizacji ZEN. Wolontariusz, który, jak sam podkreśla, towarzyszył w umieraniu co najmniej paru tysiącom ludzi, zarówno instruktorom i instruktorkom medytacji zaawansowanym w praktykach duchowych, jak i ubogim, bezdomnym czy uzależnionym, którzy nie przemedytowali w życiu nawet minuty. Biznesmenom, aktorkom i potentatom finansowym, oraz szarym obywatelkom i obywatelom, którzy wiedli życie najzwyklejsze pod słońcem. Działalność Ostaseskiego nie polegała i nie polega wcale na przekazywaniu ciężko chorym czy umierającym jakichś specjalnych instrukcji, nakłanianiu ich do zaawansowanych praktyk medytacyjnych, albo przeprowadzaniu skomplikowanych rytuałów rodem z tybetańskiej księgi umarłych. Nic z tych rzeczy. Autor The Five Invitations po prostu ze swoimi podopiecznymi rozmawia, zapewnia im elementarne poczucie bezpieczeństwa, daje często pierwszą od wielu lat okazję do opowiedzenia swojej historii w całości i bez obawy przed krytyką. W ten sposób nawiązuje z nimi więź w sytuacji bodaj najtrudniejszej ze wszystkich, jakie w ogóle mogą nas spotkać. W sytuacji, w której pojawia się dojmująca świadomość, że oto nadeszła wreszcie chwila, której się zawsze obawialiśmy, że już naprawdę stoimy na progu nieznanego, że właśnie teraz, już teraz, a nie za jakiś czas, nasze życie nieodwołalnie i definitywnie dobiega kresu. W takich momentach Ostasewski i jego współpracownicy dbają o zaspokojenie najprostszych, ale zarazem najbardziej fundamentalnych potrzeb. Bliskości, towarzystwa, czasami pocieszenia. To wszystko. Tę niewątpliwie szlachetną, potrzebną i ważną działalność należy jednak odróżnić od przekazu, który propaguje książka The Five Invitations. Traktuje ona, jak podkreśla Ostaseski, nie tyle o śmierci i umieraniu, ile przede wszystkim o życiu. Dokładniej rzecz biorąc, o domniemanym życiu pełnym, tym świętym gralu rozlicznych duchowych i rozwojowych praktyk. Życiu, które choć nieodwołalnie kończy się śmiercią, cechuje się zarazem niespotykanymi powszechnie jakościami, w szczególności zaś tytułową pełnią, o której wprawdzie nic konkretnego nie sposób powiedzieć, ale którą przedstawia się tam nieustannie jako obiekt wyjątkowej troski. Niezależnie jednak od braku definicji tego stanu, mającego być wszak naszym horyzontem i celem, bardzo precyzyjnie i skrupulatnie opisane są symptomy jego braku. W kolejnych opowieściach, które poznajemy na kartach The Five Invitations, podobnie jak w życiorysach bohaterów zaludniających książkę, Czego najbardziej żałują umierający, przewijają się wątki głębokich frustracji, latami tłumionych pretensji i agresji niespełnionych marzeń o sukcesach zawodowych i miłosnych, splątanych relacji rodzinnych i przyjacielskich, a także chorób, które atakują w najmniej spodziewanym momencie. Ostatecznie i paradoksalnie dopiero śmierć, czy raczej świadomość nieubłaganie zbliżającej się śmierci, potrafi skierować te życiorysy na właściwe tory. I nawet jeśli przestawienie zwrotnicy przychodzi o wiele za późno, bo pędzący pociąg albo już się wykoleił, albo pojechał w niedogodnym i nieodwracalnym kierunku, to przynosi efekt swoistego katarzis, a przynajmniej sprawia, że ludzie dotąd nieszczęśliwi, splątani i zablokowani umierają w poczuciu spokoju czy ulgi. Tym jednak, którzy wciąż są zdrowi i relatywnie młodzi, Ostaseski daje pięć głównych przykazań życia szczęśliwego i spełnionego, które z dużym prawdopodobieństwem skończy się śmiercią w poczuciu intensywnego szczęścia i spełnienia, nie zaś frustracji i przegranej. Przykazania te, czyli tytułowe zaproszenia, układają się w swoistą receptę, której zastosowanie, przekonuje autor, jest możliwe i dostępne dosłownie dla każdego w każdej chwili. Od zaraz. Czego zatem śmierć i skończoność uczą nas o życiu? W jaki sposób skorzystać z tej mądrości i porzucić egzystencję opartą na blokadach, frustracjach, niemożnościach, niespełnieniach i cierpieniu? To proste. Po pierwsze, nie należy czekać aż coś się stanie, tylko samemu aktywnie spełniać swoje pragnienia i robić to, czego się chce. Po drugie, Przyjmować każde doświadczenie i niczego nie unikać. Po trzecie, w każdym momencie życia być całym sobą, całym swoim ja. Po czwarte, w pośrodku codziennego zamętu odnajdywać zawsze przestrzeń spokoju. Po piąte zaś, kultywować umysł początkującego, co znaczy mniej więcej zachowywać nieustanną ciekawość, zachwyt oraz gotowość do zaskoczeń. W takiej umysłowej i życiowej architekturze, śmierć nas z pewnością ani nie weźmie z nienacka, ani nie przerazi. Jeśli bowiem zaczniemy każde doświadczenie witać z radością, zamiast się od niego infantylnie odwracać, jeśli posiądziemy umiejętność całkowitego zanurzania się we wszystkim, co nam się przydarza, a na dodatek, odnajdziemy w tym zawsze przestrzeń spokoju, w której będziemy mogli wytrwale ćwiczyć się w ciekawości i zachwycie. Jeśli tak właśnie wyglądać będzie nasza psychologiczna kondycja, śmierć przywitamy z radością, otwartością i ufnością. A ponieważ zgodnie z pierwszym przykazaniem, niczego nie będziemy odkładać na później i z niczym nie będziemy czekać do jakiegoś mitycznego jutra, w momencie definitywnego końca niczego nie pożałujemy, bo też i literalnie nie będzie czego żałować. Jak jednak osiągnąć to wszystko? Jak wprząc te doniosłe prawdy w mozolną i często nieefektowną, a w każdym razie odległą od potocznych wyobrażeń pełni i satysfakcji codzienność? Dla tych, którym lektura The Five Invitations nie wystarcza. Organizacja prowadzona przez Ostaseskiego, Meta Institute, oferuje kilkudniowe warsztaty, gdzie cała zawarta w książce wiedza przekazywana jest w sposób bezpośredni i wysoce skondensowany. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zarówno Bronnie Ware, jak i Frank Ostaseski przełamują wielkie kulturowe tabu ostatniego stulecia. Oboje podkreślają w swoich wystąpieniach i publikacjach, że śmierć jest niezbywalną częścią życia, że otwarta rozmowa o niej jest nam dzisiaj niezbędna i że z braku tej rozmowy cierpimy jeszcze bardziej niż z powodu lęku przed tym, co i tak przecież nieuchronne. Na pierwszy rzut oka zatem Ware i Ostasecki zadają kłam słynnej tezie, którą w latach 50. postawił wspomniany już amerykański antropolog Jeffrey Gorer. W eseju Pornografia Śmierci, a dekadę później w książce Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, twierdził on, że w dzisiejszej kulturze śmierć zajmuje dokładnie tę samą pozycję, jaką w epoce wiktoriańskiej zajmował seks. Stała się wielką nieobecną, wielkim wypartym, wielkim tabu. Teza ta niewątpliwie wciąż zachowuje aktualność, bo rzeczywiście o śmierci prawie już dzisiaj nie rozmawiamy. Nie konfrontujemy się z nią, unikamy jej za wszelką cenę. Udajemy, że nie spotka ani nas, ani naszych bliskich. Relegujemy ją nie tylko ze swojego indywidualnego życia, ale także z przestrzeni publicznej, co oczywiście się ze sobą sprzęga, bo im mniej wyobrażeń i dyskusji o niej do nas dociera, tym mniej sami uświadamiamy sobie jej wszechobecność. Przesiedlamy ją na kozetki starannie ukryte za szpitalnymi parawanami, zostawiamy lekarzom, medykalizujemy. Jej nadejście traktujemy jako efekt zaniedbań, bolesne memento o konieczności regularnych badań i odpowiedniego reżimu treningowego, nie zaś konsekwencje niezbywalnej dyspozycji do nieistnienia wpisanej w nasze indywidualne i gatunkowe DNA. Postrzegamy ją tym samym jako błąd wymagający korekcji, współczesne wcielenie boskiej kary. Z tą jedynie różnicą, że aktualnie w zestawie najcięższych grzechów zamiast pychy czy chciwości znajdują się takie występki jak palenie papierosów, niedostatek aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta albo złe emocje połączone z niedość pozytywnym nastawieniem do rzeczywistości. W ten właśnie sposób śmierć wkomponowuje się w układ moralistyczno-racjonalistycznych uzasadnień, gdzie funkcjonuje jako możliwe do uniknięcia ogniwo jakiegoś łańcucha przyczyn i skutków, a nie ostateczny horyzont wszelkich ludzkich działań i starań. Nieuchronny, absurdalny, zawsze niemożliwy do przewidzenia w 100% charakter śmierci ulega tutaj specyficznej reinterpretacji. Czy raczej mistyfikacji? W książce Natural Causes An Epidemic of Wellness, The Certainty of Dying and Killing Ourselves to Live Longer Z Przyczyn Naturalnych, Epidemia Wellness, Nieuchronność śmierci oraz Wykańczanie się, żeby żyć dłużej zwróciła na to uwagę Barbara Ehrenreich, świetna amerykańska eseistka i biolożka molekularna. Eren Reich po osiągnięciu 75 roku życia zrezygnowała ze znacznej części badań okresowych rekomendowanych przez współczesną medycynę. Jestem już wystarczająco stara, żeby umrzeć, zadeklarowała, wskazując przy tym, że całkiem spora część procedur medycznych, których celem jest przedłużanie biologicznej egzystencji, generuje zdecydowanie więcej szkód niż korzyści. A poza tym. Nosi wyraźne znamiona zachowania o charakterze rytualnym. Od ich faktycznej wartości diagnostycznej bądź medycznej znacznie istotniejszy jest bowiem komponent psychologiczny stan świadomości indukowany u kogoś, kto się tym wszystkim działaniom poddaje. W radykalnej medykalizacji śmierci, a także w rozwijającej się na zachodzie od lat 70. kulturze wellness i fitness. Eren Reich dostrzega nowe wcielenie średniowiecznego chrześcijańskiego moralizmu, w myśl którego nieszczęścia dotykające człowieka zawsze są zawinione, nigdy przypadkowe. W średniowiecznym uniwersum, rządzonym niepodzielnie przez wszechmocne bóstwo, nic nie dzieje się bez jego woli, a przynajmniej bez biernego przyzwolenia. Wyznawcy, zobowiązani do przestrzegania określonych reguł i podtrzymywania rytuałów, w obawie przed wieczną karą gorliwie wypełniają swoje powinności. Jeśli dotrzymają zobowiązań i zadowolą bóstwo, mogą nieśmiało liczyć na łaskę, a gdy dotyka ich nieszczęście lub katastrofa, postrzegają to jako konsekwencje własnych zaniedbań czy sprzeniewierzeń. Współczesny totalny lęk przed śmiercią oraz idący z nim w parze kult życia i zdrowia generują sytuację w zasadzie analogiczną. Jednostka staje się tu odpowiedzialna za dobrą kondycję swojego ciała dokładnie tak samo, jak kiedyś zobowiązana była troszczyć się o zbawienie duszy. Obawa przed śmiertelną chorobą, absolutnym końcem biologicznego życia, równa się obawie przed wiecznym potępieniem. W niezauważalny dla współczesnego człowieka sposób, gdybyśmy go bowiem zapytali, ochoczo odżegnałby się od wszelkich religijnych inklinacji, Doszło więc do specyficznego przemieszczenia w jego świadomości. Troska o duszę, wehikuł do nieśmiertelności w zaświatach, zamieniła się w troskę o ciało, wehikuł do nieśmiertelności tu i teraz. W tym sensie wellness i fitness to właściwie nowe religie, zespół doktryn i praktyk mających funkcje transcendentne, przekroczyć immanentny rozpad, uodpornić się na siły entropii. Innym jeszcze modelowym przejawem tego przemieszczenia jest nowa gałąź na pograniczu nauki i futurologii, czyli immortalizm. Idea niezwykle popularna, zwłaszcza wśród wizjonerów z Doliny Krzemowej. Takie postacie jak biogerontolog i założyciel Fundacji Matuzalema, Aubrey de Grey czy Ray Kurzweil, człowiek zażywający dziennie kilkadziesiąt tabletek, żeby doczekać momentu, kiedy uda się przetransportować jego tożsamość na jakiś krzemowy nośnik. Inwestują dzisiaj potężne pieniądze, czas i wysiłek w wynalezienie nowoczesnego eliksiru nieśmiertelności. I chociaż naukowcy zajmujący się procesami starzenia wprost twierdzą, że są to przynajmniej na razie wyłącznie fantazje i że nie jesteśmy nawet o centymetr bliżej rozwikłania zagadki przemijalności, niż byliśmy powiedzmy 50 czy 100 lat temu, de Grey i Kurzweil nic sobie z tego nie robią. A rzesze odbiorców i odbiorczyń ich przekazu, eksponowanego na okładkach czasopism w witrynach internetowych oraz setkach tysięcy filmików na YouTube, zasypiają codziennie z nadzieją, że podobnie jak całą masę innych problemów, taki i ten z pewnością uda się amerykańskim naukowcom prędzej czy później rozwiązać. Cóż, jest to właśnie wiara par excellence. Bo też i zapalczywość, z jaką poświęcamy się ćwiczeniom na skomplikowanych urządzeniach do rzeźbienia masy mięśniowej, oddanie, z jakim pokonujemy biegiem kolejne kilometry, wypacając litry potu w stanie endorfinowego transu, samo zaparcie, z jakim odmawiamy sobie różnorakich smakołyków, pilnując dietetycznego reżimu, i wreszcie mieszanina zazdrości, wyższości, zawiści i satysfakcji, z którą przyglądamy się tym wszystkim skazanym na potępienie otyłym, palącym, pijącym i objadającym się bez umiaru. Otóż to wszystko niczym istotnym nie różni się od zapalczywości, oddania, samozaparcia, resentymentu i szadenfreude, tak charakterystycznych dla wszelkiej maści fundamentalizmów. Sięgnijmy po jeszcze inne przykłady. Ktoś relacjonuje na portalu społecznościowym chorobę i śmierć bliskiej osoby. Po wzruszającym opisie heroicznych zmagań z cierpieniem, momentów ekstremalnej bezradności i ekstremalnej intymności, jaka pojawia się pomiędzy dwojgiem ludzi, kiedy nie ma już żadnej nadziei, następuje nagle emocjonalna filipika przeciwko paleniu papierosów. Oczywiście, jest ona w pewnym sensie zrozumiała. W kontekście przedwczesnej śmierci najbliższej osoby wszystko jest zrozumiałe, każda racjonalizacja, każda pretensja do losu. A jednak czuć tu jakiś dysonans, podskórne przekonanie, że zmarły poniekąd sam na siebie sprowadził nieistnienie, że materia naszych ciał, będących wszakże emanacją świata natury, Kolejnego substytutu bóstwa, które się obłaskawia i któremu składa się hołd przez zdrowe, czyli zgodne z naturą życie, jest wyjściowo doskonale uporządkowana, przejrzysta i żywotna. I że gdyby traktować ją zgodnie z pewnym zestawem zasad nie palić, nie pić, uprawiać sporty zdrowo się odżywiać zapewniłaby nam życie, nawet jeśli nie nieskończone to przynajmniej wystarczająco długie, żeby jego finał nie zaprzątał w tej chwili naszych myśli. Nie mówiąc już o tym, że finał ów wyglądałby najpewniej jak uosobienie starości prezentowane dziś w reklamach, tych kondensatach nowoczesnych pragnień, projekcjach zbiorowej nieświadomości, skolonizowanej przez specjalistów od marketingu. Oto uśmiechnięty, przystojny, prężny staruszek o włosach przypruszonych siwizną, który, mimo podeszłego wieku, prowadzi aktywne, pełne pasji życie, a na jakieś sporadyczne dolegliwości przyjmuje odpowiednie tabletki, niezawodnie eliminujące wszelki dyskomfort. Czy nie o tym wszyscy marzymy? W wieku trzydziestu paru lat umiera na raka piękna aktorka. Miała wszystko: oszałamiającą urodę, oddanego partnera, trójkę wspaniałych dzieci, pieniądze. Była młoda, piękna, szczęśliwa i bogata. Od dłuższego czasu zmagała się z chorobą, o czym usłużnie donosiły rządne sensacji tabloidy. Jej zdjęcia wychudzonej, zmęczonej, ukrywającej twarz zdobiły okładki i strony główne plotkarskich serwisów. Chociaż publicznie nie komentowała swojej choroby, inni robili to za nią, najczęściej w charakterystycznej stylistyce militarnej. Nowotwór, wróg, którego trzeba pokonać za wszelką cenę. Skurwysyn, drań, śmieć. Obcy byt anektujący ciało domagający się radykalnego odwetu. Zbrojnej odpowiedzi, której efekt może być tylko jeden. Jego sromotna przegrana. Nie ma innej opcji, tylko zwycięstwo nad wrogiem. Tak głosi narracja powszechnie uprawiana, zarówno przez biernych obserwatorów, czytelników, jak i dziennikarzy czy publicystów, a także bardzo często przez samych chorych. I znowu jest to w jakimś sensie zrozumiałe. Każdy z nas pewnie zareagowałby podobnie na wieść o śmiertelnej chorobie. Niemniej jest w tym wezwaniu do heroicznego boju coś kompulsywnego, fanatycznego, ślepego na inne możliwe scenariusze. Z jednej strony wydawałoby się stanowiącego dla chorego bezwarunkowe, mocne wsparcie, z drugiej jednak pośrednio odmawiającego mu prawa do przegranej, do śmierci. Być może dlatego, kiedy młoda aktorka umiera, internet wypełnia się głosami oburzenia, niedowierzania i przerażenia. Czytając kolejne wpisy, można odnieść wrażenie, że w uniwersum ich autorów coś takiego jak śmierć się po prostu nie mieści. A w każdym razie nie wtedy, kiedy dotyka piękne, młode, wysportowane dziewczyny. I znowu, wiadomo, że śmierć przychodząca przedwcześnie, zabierająca kogoś, kto na dobrą sprawę dopiero wchodzi w życie, zawsze jest metafizycznym skandalem, wyłomem w statystyce. Taka śmierć zawsze przeraża, rozbija tę minimalną iluzję stałości i przewidywalności. Która, jak celnie zwracał uwagę Ernest Becker, jest niezbędna, żeby w ogóle żyć ze świadomością końca. Niemniej widoczna w komentarzach i dyskusjach internetowych skala przerażenia, niedowierzania i zwyczajnej niezgody na śmierć młodej aktorki jest wprost gigantyczna. Tak jakby światopogląd komentujących absolutnie nie przewidywał takiego scenariusza. Jakby życie mogło w ich wyobraźni toczyć się najrozmaitszymi ścieżkami z wyjątkiem tej. W rezultacie śmierć, zarówno nasza, jak i naszych bliskich, przychodzi zawsze niezapowiedziana. Jest zaskoczeniem, fałszywą nutą w doskonale harmonijnej kompozycji, jaką zgodnie z preferowanymi w kulturze wzorcami sukcesu powinno być nasze życie. Nieprzewidzianym ekscesem którego nigdy nie uwzględnia się jako realnej możliwości i który da się co najwyżej zracjonalizować post factum, uruchamiając wszystkie te z pozoru obiektywne dyskursy o złym prowadzeniu się, złej diecie albo niewystarczająco przepracowanych negatywnych emocjach. Francuski historyk Philippe Ariès, autor monumentalnej pracy Człowiek i Śmierć, który wspomnianą wcześniej diagnozę Gorera, Podziela w całej rozciągłości i często się na nią powołuje, nieprzypadkowo określa śmierć współczesnego mieszkańca zachodniej kultury mianem śmierci na opak. Ten nowoczesny wynalazek, śmierć wypartą, niewidzialną, irracjonalną i zaskakującą, przeciwstawia śmierci oswojonej, która w rozmaitych odmianach i formach istniała w historii ludzkości od najbardziej zamierzchłych epok. Aż po mniej więcej początek XX stulecia. Każda epoka wypracowywała własne metody oswajania śmierci. Taką rolę odgrywały już to zaawansowane systemy i rytuały religijne, już to praktyki życia codziennego, w którym śmierć miała swoje wyznaczone miejsce. Metody te zmieniały się oczywiście w czasie, żadna epoka prócz współczesnej. Nie dokonała jednak aż tak daleko posuniętego wyparcia najoczywistszego faktu ludzkiej egzystencji okoliczności, że nieodwołalnie musi się ona zakończyć każda, bez wyjątku. Przed nastaniem tej mistyfikacji, śmierć była integralną częścią ludzkiego życia i doświadczenia. Miała swoje miejsce zarówno w infrastrukturze codzienności umierano najczęściej albo na wojnie, albo w domu. Jak i w sferze społecznych konwenansów i zwyczajów. Przede wszystkim jednak, śmierć przychodziła w najszerszym tego słowa znaczeniu zapowiedziana. Nie zjawiała się ni stąd, ni zowąd, nie zaskakiwała, nie witano jej z niedowierzaniem. Jej nadejście poprzedzały osobliwe znaki albo przeczucia dla współczesnego człowieka, nie mające jednak nic wspólnego z prekognicją czy metafizyką. Intuicje sny, banalne wydarzenia towarzyszące chorobie. Możliwe, że nasz sposób rozróżniania tutaj znaków naturalnych i przeczuć nadnaturalnych, pisze Ariès, jest anachronizmem. W tamtych czasach granica pomiędzy tym co naturalne i nadnaturalne nie była wyraźna. Niemniej jest rzeczą charakterystyczną, że najczęściej wymieniane w średniowieczu zwiastuny bliskiej śmierci były to znaki, które dzisiaj określilibyśmy jako naturalne zwyczajne, stwierdzone, pospolite i dobrze znane fakty z życia codziennego. Śmierć była wtedy oczywistym elementem życia codziennego, oczywistą składową powszedniego krajobrazu. Ludzie żyli ze świadomością, że ich pobyt na tym świecie jest ograniczony w czasie, wypatrywali zwiastunów końca, a gdy te się pojawiały, w poczuciu nieuchronności wkraczali w nieistnienie. Wyobraźnia, język Zwyczaje, rytuały i symbole, które stanowiły substancję ludzkiej egzystencji. Nie tylko uwzględniały jej nietrwały charakter, ale także organizowały się wokół poszukiwania środków mających na celu nadanie tym cechom jakiegoś sensu, wpisanie ich w spójną, znaczącą wizję. Dopiero w okolicach drugiej połowy XIX wieku w tym powszechnym krajobrazie pojawiają się pierwsze istotne zmiany które Aries identyfikuje przede wszystkim w literaturze, traktowanej przezeń jako doskonałe źródło informacji o mentalności ludzi danej epoki. Traktowanej przezeń jako doskonałe źródło informacji o mentalności ludzi danej epoki. W dziełach Stoja czy Marka Twena, w tekstach prasowych, pamiętnikach i innych dokumentach francuski historyk tropi po pierwsze fundamentalną jak na tamte czasy nowość. Ukrywanie faktu śmiertelnej choroby przed kimś, kto ma przed sobą już bardzo niewiele czasu. Po drugie, plugawy, nieczysty charakter, jakiego śmierć nabiera wraz z procesem urastania higieny do rangi jednej z najważniejszych wartości mieszczańskich. Po trzecie, wspomnianej medykalizacji, czyli przeniesienia śmierci i umierania w obszar objęty jurysdykcją lekarzy. Po czwarte. Dyskrecji i milczenia, którymi coraz intensywniej zaczyna się otaczać umierającego. Po piąte zaś, likwidowania żałoby. Współcześnie śmierć przenosi się już na dobre za szpitalne parawany, gdzie jest permanentnie odraczana z pomocą coraz to nowocześniejszych urządzeń i specyfików. Żałoba staje się doświadczeniem indywidualnym, ukradkowym, praktyką zgoła wstydliwą. Ale przede wszystkim, śmierć ulatnia się z języka, z codziennych rozmów. Pojęcia i słowa, którymi dotąd nazywaliśmy absolutny koniec, finalny horyzont istnienia zarówno naszego, jak i wszystkich innych, bliższych nam, dalszych albo zupełnie nieznajomych, żyjących przed nami, równocześnie z nami i po nas, niejako rozpływają się w powietrzu. Zastępują je eufemizmy o odchodzeniu albo przenoszeniu się do innego świata, bądź też po prostu milczenie. Śmierć dosłownie przestała istnieć nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, przeniesiona do szpitalnych rezerwatów, oprócz parawanów, skutecznie zasłaniana twarzami pozbawionymi widomych oznak starzenia się, lecz śmiertelnie stężałymi od botoksu. Albo maskowana doskonale wyrzeźbionymi młodymi ciałami, które dominują w uniwersum filmów i reklam, tym osobliwym magazynie współczesnych marzeń i snów. Śmierć nie istnieje także w języku, a zatem, jak w swoim słynnym traktacie logiczno-filozoficznym twierdził Ludwig Wittgenstein, nie istnieje w zasadniczej substancji naszego świata, w strukturze definiującej jego zawartość i granice, w budulcu jego formy i treści. Przyzwoitość zabrania dziś czynić jakiekolwiek wzmianki na temat śmierci. Jest to chorobliwa sytuacja. Rozmowy wyglądają tak, jak gdyby śmierć nie istniała. Są tylko ludzie, którzy znikają i przestaje się o nich mówić. Być może później na nowo pojawią się w rozmowach, kiedy wszyscy zapomną, że już umarli, notuje Aries w eseju z 1972 roku. A jego słowa są dziś bodaj jeszcze bardziej aktualne niż w momencie publikacji. Żeby faktycznie osiągnąć tak spektakularny efekt zaniku czegoś, co stanowi niezbywalny wymiar każdego życia, potrzebne jest z pewnością równoczesne zaangażowanie wielu sił i środków. Harries powiada w innym swoim tekście, że. W odróżnieniu od innych historyków zajmujących się tą samą tematyką, na czele z Michelem Wowelem, autorem ważnej pracy Śmierć w cywilizacji Zachodu, postrzega procesy kształtowania się postaw i przekonań jako wypadkową działania czynników, których nie sposób jednoznacznie zdefiniować.